No i zgodnie z zapowiedzią Adrian Stankowski w studio Chłodnym Okiem. Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od informacji przełomowej. Otóż w Platformie Obywatelskiej, odkąd się ukazała, pojawił się wczoraj pierwszy sensowny pomysł. Po półtora roku. No nie, od powstania całego Platformy, okay. To już chyba ponad 10 lat. Ile tam? 15. Więcej. 15, 15, tak. 15, tak. No, to jest pierwszy pomysł, do którego ja jestem gotów entuzjastycznie przyłączyć, poprzeć i obiema rękami za tym głosować. Ja co prawda nie będę nigdzie głosował, ale... Mianowicie chodzi o pomysł powołania specjalnej komisji śledczej do spraw Caracali, czyli tego przetargu na śmigłowce produkcji francuskiej. Co miało być 70, potem 50, potem było 30, ale cena wzrosła. Nie 30, tylko 50, już bez przesady. Znaczy, to jest przykład czegoś, co... znaczy, rzadko kiedy jedna strona dyskursu politycznego posiada takiego szlema z ręki, mówiąc językiem brydżowym. Czyli wszystkie absolutnie argumenty za sobą. Tak się wydawało, że wystarczy po prostu położyć karty na stół. Karty na stół i sprawa się sama wygrywa. No tymczasem tak jakby dyskusja w ogóle na ten temat ciągle się toczy, co jest dziwne. Bo proszę Państwa, to jest ministerstwu, to oczywiście nie wypada takich rzeczy mówić, ale nie wypada. W związku z tym, bo nie jestem ministerstwem na szczęście, mianowicie to klucz sprawy leży w tym, że to jest po prostu, to są śmigłowce kompletnie naszej polskiej armii niepotrzebne. Znaczy zamierzano kupić za 13 miliardów złotych, to jest jednak sporo pieniędzy, coś, co jest tam niepotrzebne. Znaczy polskiej armii niepotrzebna jest flotylla desantowych, wielkich śmigłowców, bo to jest taki autobus ze śmigłem. To jest ogromny, wielki, ciężki. Bardzo dobry cel dla takiej rakietki przeciwlotniczej, tak, którą nosi każdy pododdział wojsk rosyjskich. Znaczy skala nieprzydatności, czyli braku adekwatności do potrzeb wojska wskazuje fakt, że 16 z tych, najdroższa część tego zamówienia, to było 16 śmigłowców przeznaczonych do współpracy z marynarką wojenną. No, szkopuł polega na tym, że żaden polski okręt wojenny nie jest w stanie przyjąć takiego autobusu na swój pokład, bo musiałby lądować utopił obok w wodzie i żołnierze wtedy wpław do statku. Nie, to lepsze były teorie. To Jaś Fasola polskiej armii, czyli pan generał Koziej, taką teorię wysnuł, że te śmigłowce będą wspomagać marynarkę wojenną z lądu. To mniej więcej... Moralnie, tak. Udzielam wsparcia moralnego. To mniej więcej taka sama teoria, jak gdyby marynarkę wojenną wyposażyć w jakieś, nie wiem, gąsienice i że ona wyjdzie na wydmy i będzie tam szturmować okopy. To mniej więcej taka teoria. Na dodatek to wszyscy wiemy, że to jest dwukrotnie drożej niż na przykład zapłaciła Brazylia. Zamiast merytorycznej rozmowy jest na przykład opowieść o tym, czy Wacław Berczyński miał dostęp i jakie miał prawo i dlaczego powiedział to, co powiedział w wywiadzie, którego udzielił. No ważniejsze jest to, co powiedział ktoś w wywiadzie, niż 13 miliardów, które straciłaby Polska na coś, co jest jej zupełnie niepotrzebne. Dno, prawda? W czasie kampanii prezydenckiej Bronisław Komorowski, który... nie brał udziału w tych negocjacjach. Nie był ministerstwem obrony. Podobnie jak miał coś wspólnego z Adrianem Stankowskim, bo też nie był ministerstwem obrony. Nagle powiedział, że on podjął decyzję, że tutaj te karakale będą kupione. Bez przetargu tak naprawdę, bo inne zostały z tego przetargu usunięte, żeby nie było jakichś kłopotów, że ten kosztuje X, a ten 2X, to tamte zostały zdyskwalifikowane na podstawie tego, że tu była zagięta kartka, brakowało numeru strony i punkt A1 powinien być, nazywać się A2. Znaczy, no właśnie, dlatego z entuzjazmem podchodzę do pomysłu powstania komisji śledczej. To ewidentnie wymaga wyjaśnień ten przetarg. Ale na kanwie tego przykładu chciałbym się zastanowić nad jakby jakością przekazu, który serwuje nam Ministerstwo Obrony
pod znakomitym przywództwem pana ministra obrony, tylko jeśli chodzi o realne osiągnięcia, to ja trzema rękami głosuję za. Natomiast jeśli chodzi o umiejętność przekazania tych informacji społeczeństwo, no to tutaj niestety jest sporo powodów do zmartwienia. I sprawa Caracali jest tym tego najlepszym przykładem. Znaczy coś, co powinno się skończyć w ogóle jakimś procesem, czy w ogóle wręcz jakimiś zarzutami karnymi dla poprzedniej władzy, jest ciągle wykorzystywane w sposób PR-owski przez opozycję. Z komunikacją to jest tak, że to kiedyś użyłem takiego porównania jak ze szklanką z wodą. Jak ja do niej nie naleję wody, to ktoś inny naleje do tej samej szklanki truciznę. No i tak jest niestety. Tutaj Ministerstwo Obrony, no, jeśli chodzi o te komunikacje, tak jak powiedziałem, no, martwię się bardzo. Bo tutaj takich przykładów można by mnożyć, tak? Mówiących o takiej braku staranności. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie wiem, kierownictwo resortu myśli, że te ich niewątpliwie osiągnięcia obronią się same, a tymczasem to tak niestety nie jest, bo... Doskonały pomysł obrony terytorialnej, aktywizacji obywateli w obronie własnego państwa, tysięcy młodych ludzi, którzy sami chodzą po lesie, co by było, gdyby i nagle mogą rzeczywiście zapisać się do wojska, być w komendzie, mieć prawdziwą broń, prawdziwe szkolenia, zostaje w mediach sprzedane jako prywatna armia Macierewicza. Znaczy, to jest coś niebywałego, bo to jest sprowadzanie dyskursu o poważnych sprawach. Powstanie jednostek obrony terytorialnej jest naprawdę bardzo doniosłym faktem i bardzo wzmacnia naszą obronność. Ja rozmawiałem na przykład z oficerami jeszcze Ludowego Wojska Polskiego, które szkolono do desantowania się na terenie Danii, i oni najbardziej się bali właśnie jednostek tamtejszej obrony terytorialnej, bo jak oni tam wylądują, to zanim tam się rozwiną i tak dalej, przyjdą we czterech z widłami, kosą. To najgroźniejsi są tacy, którzy reagują właśnie na miejscu od razu. Więc powstanie tych jednostek to jest naprawdę ważna sprawa, a tymczasem sprowadza się tę całą sprawę do jakiejś karykatury, do jakiegoś głupactwa totalnego, bo mówienie, że to jest jakaś prywatna armia Macierewicza, no to znaczy jednostki obrony terytorialnej są tak samo podporządkowane dowództwu armii i ministrowi obrony, jak marynarka wojenna. No to dalej, masz kolejną opowieść mówiącą o tym, że tworzenie tej armii Macierewicza osłabia wojska operacyjne, że wysysa oficerów i środki, które można by zainwestować w nowoczesną broń dla regularnych żołnierzy. No, ludzie. No właśnie, tylko to się wszystko bierze z tego, że nie jest prowadzona aktywna polityka informująca o tych sprawach. Aktywna polityka ukazująca faktyczne cele i zamiary. Ja rozumiem, że z wojskiem to jest też oczywiście problem, bo nie wszystko się da mówić, tak? Bo jest pewien zakres spraw tajnych i bardzo tajnych, i to oczywiście musi zostać. No, tym bardziej trzeba uważać, co się, jaki komunikat idzie do społeczeństwa, bo no, ja już tutaj widzę kolejną jakby minę narastającą. To jest kwestia wyników prac podkomisji smoleńskiej. Pokazano film, natomiast teraz oczekiwałbym na pokazanie wyników badań, tak? Danych w internecie. Proszę państwa, aktywnie będzie uczestniczył Adrian Stankowski w Chłodnym Oku już za 50 minut. Zapraszamy. Dziękujemy pięknie za tą część. A państwa teraz zapraszam na serwis informacyjny.